Dzisiaj na temat skandalicznego zachowania Michała Probierza, więc selekcjonera reprezentacji Polski dotyczącej ogłoszenia tutaj listy powołanych zawodników. Oczywiście skandalem nie jest to, że selekcjoner ogłasza listę zawodników piłkarzy powołanych na euro, ale forma tak naprawdę ogłoszenia, no właśnie nie, to jest absolutnie skandaliczne zachowanie, podejście tak naprawdę selekcjonera do kibiców w Polsce, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grze w cyfon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat skandalicznego tutaj zachowania selekcjonera probierza, jeśli chodzi o szacunek tutaj selekcjonera do kibiców reprezentacji Polski. Forma ogłoszenia tak naprawdę powołań, gdzie ogłosił to na turnieju jakimś golfowym, tak, przy okazji jakiejś tam spotkania z dziennikarzami, jakiejś konferencji prasowej, tak, no ale to nie było w kontekście piłki nożnej, tak i przy okazji tej konferencji prasowej na tym turnieju golfowym Michał Probierz ogłosił listę zawodników piłkarzy. Ja nie mam pretensji o popowania piłkarzy, tak, to już jest jakby inna sprawa, to będę analizował w innym filmiku, tak, natomiast chodzi o formę ogłoszenia, że zamiast zrobić to na normalnej konferencji prasowej, oficjalnej, zaprosić tutaj redakcję i tak dalej, to ogłasza to na turnieju golfowym. Muszę powiedzieć, że oczywiście ja od samego początku uważałem, że to jest skandal, ale widziałem tam wypowiedź taką Artura Wichniarka, który właśnie uważał to za skandal. Zgadzam się z tą wypowiedzią Artura Wichniarka, absolutnie w 100%. Tam nawet było chyba łączenie na kanale sportowym, tutaj z rzecznikiem prasowym PZPN-u, tak, który mówił: Nie, no nic się nie stało, bo przecież zanim, jak to ogłosił selekcjoner, to w tym samym czasie pojawiła się ta informacja na mediach społecznościowych i tak dalej. No, wiadomo, pff, co do zasady, to nikt nie ma pretensji, tak? Yy, zresztą nic się nie takiego st strasznego nie stało, tak? Czy to ogłosił na turnieju golfowym, czy, czy po prostu, bo dzisiaj wiadomo, też są media społecznościowe, które od razu to podały, tak, jak mamy na Instagramie, ale chodzi o formę, chodzi o szacunek, tak naprawdę, do kibiców, jeśli chodzi o reprezentację polskiej, bo kibice kupują bilety, kibice kupują koszulki skądinąd też bardzo drogie w tym sezonie, tak, jak wszyscy widzieliśmy, jakie są ceny my bardzo, ale to bardzo drogie koszulki. Wspieramy tą reprezentację, a nie oszukujmy się, ta reprezentacja jednak nie przynosi nam w ostatnim czasie powodów, żeby po prostu, tak, jakiejś dużej satysfakcji i tak dalej, a my z tą reprezentacją jesteśmy na dobre i złe, bardzo często na złe. No tutaj selekcjoner wychodzi sobie tak. Przypomina się sytuację parę lat temu, jak była konferencja prasowa tutaj, tak, z jednego byłego selekcjonera, gdzie wyszedł po prostu kucharz reprezentacji na konferencję prasową. Moim zdaniem jest to absolutny brak szacunku. Eee, nie wiem, czy w ten sposób, Michał, probierzcie chciał sobie zakpić z dziennikarzy sportowych, z mediów, eee, czy to takie po prostu było kąśliwe, czy stwierdził, a zrobię wam takiego psikusa i ogłoszę to wcześniej. Psikusy można robić różne tutaj selekcje, ale nie ma co się oszukiwać. Najlepszym psikusem by było to, gdyby po prostu ta reprezentacja wyszła z, w ogóle z grupy, tak? albo zdobyła tutaj jakiś tytuł mistrzowski. Natomiast yy, akurat nie w tej formie, bo wydaje mi się, że powinno to po prostu być z szacunkiem do kibiców, e, powinno to być przedstawione. Pamiętajmy, że na te powołania nie, nie czekają tylko dziennikarze, media, ale też kibice więc yy, ja sam jestem po prostu kibicem i jeżeli na przykład bym wiedział, że Michał Probierz zorganizował taką konferencję prasową, na której ogłosi powołania, nie wiem, o 12 danego dnia i tak dalej, to jeżeli na przykład nie, nie mógłbym po prostu w tym czasie tego oglądać, to bym sobie zerknął, na, na telefon, tak, a tak Michał Probierz na turnieju golfowym tak sobie rzuci po prostu tą listę, znaczy wcześniej przygotowaną oczywiście, tak, yy, chodzi o formę, formę ogłoszenia praktycznie tego, nie przystoi to, jeśli chodzi o selekcjoner reprezentacji, jeśli chodzi o kraj prawie 40-milionowy, żeby w, taką w takiej formie to ogłaszać e, tak e, powinien się to odbyć w normalny sposób, tak? E, nawet byłbym w stanie zrozumieć, że nawet nie wiem, po prostu tutaj e, na przykład miała być konferencja prasowa o 18 godzinie, gdzie miały być ogłoszone te nazwiska, na przykład o 12 już to pojawiło się na mediach społecznościowych. Okej, okay, ale na przykład ogłaszanie to przez Michała Probierza na turnieju golfowym Moim zdaniem to jest taki lekceważący stosunek, tak? Po prostu tutaj selekcjoner. Oczywiście może to być mylne, tak, natomiast ja mam takie po prostu wrażenie, takie odczucie, że w ten sposób nie powinien postępować selekcjoner, jednak jest to poważna drużyna. Chodzi o kwestię po prostu szacunku tutaj do kibiców. Tak jak mówię, kibice kupują bilety, oglądają i to należy im się po prostu tutaj tak, ten szacunek wydaje mi się, że to powinno odbywać się w sposób taki cywilizowany. normalnie powinna być zorganizowana konferencja prasowa, transmisja gdzieś tam na YouTube czy na różne Rodzaju media społecznościowych, tak, żeby kibice mogli sobie to zobaczyć. Nie, oczywiście, no tak powiedziałem, no, Michał, probierz to ogłosił, a zaraz to pojawiło się na media społecznościowych. Chociaż ja muszę powiedzieć, że, na przykład, jeśli chodzi o kwestie do tych powołań, to ja, na przykład, tę informację, taką infografikę znalazłem tylko na Instagramie. Na przykład nie widziałem tego, żeby taka infografika była z tymi nazwiskami przedstawiona na Twitterze. To też dosyć ciekawa sprawa, bo wcześniej zawsze była taka infografika na Twitterze, na portalu X, szczerze precyzy, precyzyjnie rzecz ujmując. Natomiast teraz tej infografiki Grafiki nie było, nie, wiem, czy to była kwestia przypadkowa, czy takie będą teraz standardy, że po prostu tylko ta infografika będzie na, na Instagramie, bo na e, portalu X tego nie było. Moim zdaniem jest to niepoważne, jeśli chodzi o Michała Probierza. E, po, troszeczkę wydaje mi się, że Michał Probierz chce iść po prostu taką drogą tutaj jak e, Zbigniew Boniek, ale Zbigniew Boniek to zrobił zrobi, trochę inaczej. Też takie po prostu tak szpilki wbijanie, takie kuksańce gdzieś, e, takie tak fikuśne, że coś tam zrobi to tego, tak? E, ogłosi coś, e, zupełnie coś przewrotnie tego dnia, tylko w inny, in, innej dacie. Troszeczkę tak się wydawało, że taka zabawa w kotkę i w myszkę, nie we wszystkich, ale były takie Decyzję tutaj Zbigniewa Błęka, ale to było co, coś innego, to dotyczyło czegoś innego, tak? Eee, pamiętam, jak tutaj wszyscy emocjonowali się tym, jaki będzie wybór, jeśli chodzi o Zbigniewa Błęka na selekcjonera, i już tutaj takie typy były, tak? I też dziennikarze, którzy po prostu od lat praktycznie zajmują się piłką nożną, typowali to. A tutaj Zbigniew, bo nie wszystkich zaskoczył, tak, można powiedzieć wyprowadził w pole, albo dawał takie przesłanki, że gdzieś tam był, z kimś się spotkał, tak, co miało wskazywać, że może to będzie trener jakiejś zagranicy i tak dalej, albo to z danego kraju specjalnie wypuszczał w pole dziennikarzy. Natomiast moim zdaniem w przypadku powołań tak nie powinno być. Oczywiście piłkarze wiedzieli wcześniej o tych powołaniach, pojawia się też informacja, że w mediach już hulała ta informacja na temat tych powołań, no i co z tego? No ale to było ogłoszenie oficjalne i to powinno się odbyć na sposób normalny, a nie na turnieju golfowym, tak? Też nie mówmy, że Michał Probierz był tak zajęty, nie miał kompletnie czasu, żeby po prostu musiał to ogłosić, tak? Ja bym rozumiał nawet inną sytuację. Michał porobierz, nie wiem, no oczywiście nie życzę tego nikomu ani Michałowi Porobierzowi, ale nie wiem, trafił nagle do szpitala, miał to ogłosić tak, na jakiejś konferencji prasowej, nie złamał nogę i ogłasza to gdzieś tam w złóżka szpitalnego e, i w ten sposób. No dobra, jakaś sytuacja nadzwyczajna, ale ma czas, jest ten poza tym. E, e, przecież PZPN jest bogatą tak naprawdę organizacją, tak? Dlaczego nie można normalnie po prostu zrobić, zorganizować konferencji prasowej, po prostu tych, e, i ogłosić te nazwiska, tak? Tak. Troszeczkę mi się to przypomina taką sytuację, nie wiem czy to zauważyliście, że na przykład w Polsce niektórzy przedstawiciele urzędów, jakichś tam sądów czy, czy, czy urzędów, tak, jak ma miejsce dziennikarze jadą się zapytać jakąś sprawę, tak, czy w, jakiej, w jakiejś kwestii społecznej, to bardzo często rzecznik prasowy, tak, wychodzi przed budynek. No kurczę, to w tych budynkach oni nie mają sali do obsługi mediów, tak, czy jakiejś sali konferencyjnej. Ja wiem, że świeże powietrze i tak dalej, że może światło jest lepsze i to, ale nie wiem, czy to zauważyliście, Bardzo często to może, można to zauważyć. W przypadku różnych instytucji, to nie tylko sądy, ale jakieś tam na przykład policja czy coś takiego, tak? Czemu nie można przeprowadzić na przykład? I często są takie sytuacje, no już pomijam, jak na przykład jest jakaś sprawa wiem, wypadek na drodze, no to wiadomo, że tam drogówka musi na drodze przedstawić informację, ale dlaczego na przykład nie można zapytać się rzecznika prasowego w sposób cywilizowany, w budynku, w sali, po prostu tutaj, tak, konferencyjnej czy jakiejś prasowej, i tak dalej, mm. tak? Tylko na dworze relacja, nie, to ma być takie bliżej ludzi, że ja rozumiem, jak jest wypadek samochodowy, no to wiadomo, że po prostu tam musi jakiś aspirant tam sztabowy, czy po prostu przedstawiciel straży pożarnej, to, ale na przykład w innych kwestiach, czemu to nie ma, nie, ma, nie ma zapytania w budynku? Nie zawsze, ale często można to zobaczyć, tak? Oczywiście ktoś może powiedzieć, no jak jest lato, ładna pogoda, cieplutko, to lepiej, żeby wyjść, no, no okej, okay, ale bardzo często były takie po prostu relacje, ale dużo no, abstrahując, tak? Także moim zdaniem jest to brak szacunku. No pamiętajmy o tym, że kibice będą pamiętać to po prostu, jeśli chodzi o selekcjonera, więc jak te wyniki nie będą satysfakcjonujące, to będzie po prostu kolejny kamyczek do ogródka, jeśli chodzi o formę krytyki. Sam sobie po prostu tutaj podstawia na tacy, za co można krytykować tutaj Michała Probierza. Później, jak będzie kończyła się przygoda Michała Probierza z reprezentacją, to taki fakt będzie też mu wypominany, tak? Każdy selekcjoner ma większe, mniejsze wpadki, pomijając kwestię, że jest rozliczany za wyniki sportowe, a tak naprawdę po po prostu porobierz dał sam paliwo do tego żeby mieć za co go krytykować później tak jak będzie odchodził to będzie mu między innymi wy wypominane tak no ale chcę być tak naprawdę tak, takiego kuksańca, dać medialnego, chcę taki być po prostu tutaj tak taką szpileczkę, że on wyprzedził media, że gdzieś tam na turnieju golfowym i tak dalej, ehm, tylko, że na tym turnieju golfowym nie były wszystkie media, tylko niektóre praktycznie media, chyba tam po prostu był Polsat, taki Jerzy Milewski z tego, co się orientuje, ale nie wiem dokładnie, co tutaj przekonywać, no, a, a dlaczego na przykład inne media nie, miały, nie mogły po prostu, oczywiście zaraz to pojawiło się na mediach społecznościowych, tak, ale dlaczego nie można było zorganizować normalnej konferencji Prasowej, tak? No właśnie, to wszystko dzisiaj pozdrawiam, tym bardziej, że to sprawa narodowa, sprawa narodowa, tak. Gdyby to był prywatny klub piłkarski e, e, probieża, tak, no to on może sobie robić co chce. Chociaż to też byłoby dziwne, bo moim zdaniem należy się szacunek do każdego kibica i klubowego, i reprezentacji, no ja bym w ten sposób nie postąpił w każdym razie. Pozdrawiam, napiszcie w komentarzu, co na ten temat co trzymać.